Wszystkim. Właściwie od tego powinienem zacząć. Witam tych, którzy związani są z ruchem podziemia niepodległościowego po 1944 roku. To opór żołnierzy oraz cywilów i osób z nimi związanych, całych rodzin, czcimy dzisiaj tym świętem. Znajdujemy się przy pomniku, który powstał staraniem władz miasta i fundacji Pamiętamy w 2015 roku. A więc to bardzo niedawna historia. Zwróćmy uwagę, że za postumentem zwieńczonym orłem jest ściana z nazwiskami oraz z szeregiem dat, przy których napisane jest NN, nieznani. To ponad 250 osób, a o wielu historycy jeszcze nie wiedzą. To jest ofiara, którą dzisiaj przypominamy i w jakimś wymiarze z nią się utożsamiamy. To jest ofiara, która przez całe dziesięciolecia była wymazywana z naszej pamięci. Ci, którzy stanęli do walki po wejściu tutaj Armii Czerwonej i NKWD, w propagandzie komunistycznej byli nazwani bandytami. A stanęli do walki o niepodległe państwo polskie. Przeciw narzuconej moskiewskiej władzy. Przegrali wtedy w sensie militarnym, ale to, że my dzisiaj się spotykamy i w kraju obchody tego dnia odbywają się w bardzo wielu miejscach i to, że powstaje wiele inicjatyw społecznych upamiętniających i odwołujących się do tamtej walki, pokazuje, że jest w nas potrzeba sięgania do autentycznego zaangażowania na rzecz wolnego polskiego państwa. Nasza obecność, państwa obecność też o tym świadczy. Nie tylko wspominamy. To, że wspominamy, to jest budowanie naszej tożsamości. To nie tylko odkrywanie historii. Konieczne, należne, ale to budowanie świadomego bycia Polakiem, człowiekiem wolnym, gotowym mówić i bronić wartości fundamentalnych. To ta nasza obecność i obecność w wielu innych miejscach. To jest dowód, że nie godzimy się na nazywanie zła złem, zła dobrem. A tak przez wiele lat było. Te nazwiska, które tutaj są na pomniku, przez bardzo wiele lat były. Te osoby, które tutaj są upamiętnione, były nazywane bandytami. Przed nami jeszcze wielka praca. Ta praca dokonywana jest tu, w wielu miejscach w Polsce, przez wielu naukowców, przez wielu organizatorów. Przypomnę tylko, że niedawno, w lutym, wyszła potężna publikacja Instytutu Pamięci Narodowej na temat
pierwszych lat rządów komunistycznych na ziemi ostrowskiej. Przypomnę też, że samorząd miasta powołał nową instytucję kultury, Muzeum Dom Rodziny Pileckich, którego misją jest nie tylko upamiętnienie wielkiej postaci rotmistrza Pileckiego, jego rodziny, ale również upamiętnienie całej historii ziemi ostrowskiej, w tym tego oporu z lat 54-56. Przypomnę tylko na koniec, że w tym pierwszym dziesięcioleciu na ziemi ostrowskiej miało miejsce około 600 obław na ludność cywilną, organizowaną przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękuję za obecność.